Pewnego dnia kot, jak to kot, chodził własnymi drogami. Lecz niespodziewanie został uwięziony w klatce. I to chromowanej. Ale kot wydostał się i odleciał wolny jak ptak. Szybował lekko, niczym motyl. Lecz nagle nie było mu już tak lekko. Poczuł się ciężki. Ciężki, jak słoń. Była pora obiadu, więc słoń zgłodniał, jak wilk. I ruszył na poszukiwanie przekąski. Wykorzystując lisi spryt, postanowił ukraść komuś jedzenie. Tylko komu? Wytężył swój sokoli wzrok i ujrzał. Małpior z winnością ruszył po ciasto. Udało się, był dumny jak paw. Moje ciasto. Wściekł się jak osa. Zły, zły, niszczyć, niszczyć, zły. Ja zły. Gdy wreszcie zapomniał, co go zdenerwowało, z nową mądrością zaczął rozmyślać, jak zdobyć jedzenie. Przerwa na wiewiórkę. Mam pomysł, trzeba pracować. I pracował jak mrówka. Właściwie to harował jak wół. Wreszcie mógł się najeść jak świnia. A po dobrym posiłku przyszedł czas na drzemkę. Więc zaszył się w noże i zasnął jak suseł. Tak ucieka tylko tchórzliwy zając. Chował się i siedział cichutko, jak mysz pod miotłą. Wreszcie zebrał się w sobie i odważny jak lew ruszył dalej.
wpadł do gabinetu rektora i pożarł rektorską kanapkę. Pomocy! Pomocy! Co to ma znaczyć? Lew w gabinecie! A tymczasem lew... Co to jest? Ni pies, ni wydra, coś na kształt śmigła. Thank you.